Wy wrzuciliście karteczki z hasłami, których albo wrzucacie właśnie aktualnie. Karteczki. Ale ty tam nie szukaj. Ona, a ta jest chujowa. Tak. Już można. Można już. No i dobrze. Słuchajcie, więc wy wrzuciliście karteczki, tam są tematy, nie wiemy, co jest tam napisane, będziemy losować i próbować improwizować i co z tego wyjdzie, zobaczymy. Dzisiejszym moim gościem, dajcie mu wielkie brawa, dużo miłości, Damian Skóra przed wami, wielkie brawa, Damian Skóra. Tam jest mikrofon. Dobry wieczór, siemanko. Trzeba włączyć, włączyłeś? Tak jest. Super. Chyba jest okej? Jest podobnie okay? Głośnościowo? Jest dobrze? Dobra. Możesz się przywitać z nimi, witam, bo oni witam mogą państwa, witam też tutaj panią. Bardzo mi się podoba, że część publiczności nie chciała ryzykować, że się będą bawić średnio i wzięła narkotyki. Tu jest jakby... Dobra decyzja. Stawiam na mefedron, to jest tak, że... Nie znam się. Jak? Co? Ćpuny do wora. Masz bardzo radykalne opinie jak na osobę z twarzą calineczki, a... Ale tak i z oczami twarzą mefedronu, więc... Chciałeś być twarzą mefedronu. Jesteś... Masz grudki zamiast źrenic, to jest dziwne, to jest dziwne. Czy lubisz zdrowaś Mario? Nie mam stosunku do tego. A ty nie jesteś osobą wierzącą, nie? Znaczy jestem wierzącą, ale tak... W sensie wierzę, że Bóg istnieje, ale mam z nim problem w chuj. W sensie nie mam najlepszego zdania o nim. Jaki masz problem? No bo co chwilę jakieś mi kłody pod nogi rzuca, no. Co to znaczy? No stary, dopiero co auto zmieniłem, że 2 stłuczki i to nie z własnej winy. No i... A co, w Boga przejebałeś? Co to się dzieje? Nagle kościół ci wyjebał na autostradzie, przed tym... No nie, ale krzyż to, wiesz, ci spadł? Nie można tego sprowadzać do takich prostych metafor, no. Po pewnym czasie zaczynasz wątpić, że to wszystko jest przypadkiem. Więc ja wierzę, ale negatywnie. Ja po prostu przychodzę do kościoła i zabieram stację. Mówię, to jest za kurwa moje krzywdy z tego tygodnia i to jest kurwa za chłodnicę, rozumiecie to? Dokładnie. Jutro wracam po płyn do spryskiwaczy. To przez Boga. A masz jakąś swoją ulubioną modlitwę? Ty byłeś w sensie... Nie, no byłem, modliłem się, wszystko tam śpiewałem. Ulubioną? Nie, bardzo piosenkę lubiłem. Maranata, przyjdzie z upanie. Jak ktoś... Maranata, przyjdzie z upanie, w swej chwale do nas zejdź. Nie? Ja chyba wiem, dlaczego miałeś te 2 stłuczki. Obraziłem Boga śpiewem. Tak. Będzie musiał wyjebać. Jedyny dźwięk o ciebie, jaki chcę słyszeć, to dźwięk klaksonu, kurwa, masz. A nie odpowiadamy obaj na to pytanie? Jak czuję, że się wyczerpuje już, to... Po prostu lecisz dalej. Wyczerpaliśmy temat, ale nie ten z kartki, więc... Wyczerpaliśmy nawet temat śpiewania już na dzisiaj. Wydaje mi się, że... Gdzie są kobiety w skokach narciarskich? Nie wiem, czy pierwsza część jest pytaniem, że na przykład, gdzie są kobiety i odpowiedź, w skokach narciarskich. Może być tak, ale chyba jest pytanie o kobiety w skokach narciarskich. Może to pytanie ty jakby tutaj odbijesz, bo jakby padły w tym pytaniu 2 rzeczy, które mnie zupełnie nie interesują. Czyli skoki? I udział kobiet w sporcie. Nie, żartuję. Ale czemu? Właśnie czemu? Skoki i parytet nie obchodzą. Czemu nie ma kobiet w skokach narciarskich? Jaka jest odpowiedź? Czy jest naprawdę tak prosta? No możemy poszukać jej wspólnie. Zacznijmy od tego, czym są skoki narciarskie. I kiedy ja je ostatni raz oglądałem. Mamy eksperta od skoków narciarskich? Ty... Ale czemu? A czemu? Skakałeś na nartach? Normalnie? Ile lat temu? Tak właśnie na emeryturze, no tak. Masz 22 lata i to już jest... Bo jest się w skokach narciarskich, dopóki nie przebijesz tam wagi 39 kilo, aha, nie? Rozumiem. Jak przebijesz 39 kilo i 18 lat, to już jest chujowo. Ale nie wiem, wiesz, ja ci wierzę teraz to, co mówisz. No. Osiągnąłeś jakieś wyniki? Znaczy... Tak. Chowa trofeum pod czapką, dlatego jest taka wysoka. Nie miał zawsze... Na rozbiegu się zawsze już wypierdalałem, także trener powiedział, rzućcie go do kobiet, będzie wygrywał. Ty no... A miałeś jakieś sukcesy? O to mi chodziło. 135! Czego? Metrów. Na godzinę. Na godzinę. Bardzo niejasno rzucił jednostkę, nie? 130, mam 135. Złotych, wynagrodzenia tak. Za długu. Rekord. 135 metrów. Ile był punkt K? 125. Wow. To znaczy, że o 10. Dobra. Wow. Czyli były jakieś... Punkt K to jak znajdujesz całą kobietę. Dokładnie. Jak przeskoczysz... Tak. Trzeba znaleźć. Przeskoczysz kobietę. No dobrze, ale nie tak... Nie, poczekajcie, bo rzeczywiście mamy eksperta. Ja bym tutaj, twoim zdaniem, dlaczego nie są tak popularne skoki kobiet? Jak myślisz? Z doświadczenia. Jesteś ekspertem, tutaj nikt... Jest mniej? No ale nie, no... Kobiet na Podhalu ogólnie. Nie no, 50 startuje, więc nawet 30, zróbmy jedną serię. To jest takie, 30 kobiet chyba znajdziemy. Boją się bardziej. I to z tego wynika? Ja się nie boję. Klaudyna, czuję, że ty dzisiaj po skoczku będziesz skakać, także ja się nie boję. Mam nadzieję, że pobijecie rekord. Punkt K 136. Ale są w ogóle damskie skoki narciarskie? Są, tylko właśnie w sensie słabe chyba wyniki. Czyli są kobiety w skokach, tylko was tam, kto o to pytał w ogóle? Nie pytam, to są anonimowe, żeby nie... Aha, dobrze, przepraszam. Nie, no to są kobiety w skokach, tylko was tam nie ma akurat, jak one skaczą. No czy się jakieś lepsze wylosuje może. Chcę się zainteresować. Kasyno ogółem. Jest wszystko? To co, po prostu jest sugestia, po prostu idźmy nim. Wyjdźmy na zero jakoś za dzisiejszy wieczór. To ja zacznę? Nigdy nie byłem. A ja raz, stary, grałem koncert w kasynie. Wow. No, nie śpiewałem, grałem. Grałem to w ogóle, nie wiem, czy mogę powiedzieć, chyba mogę, nie, bo to nie wstyd. Z Kaśką Suchacką jeszcze wtedy grało się takie rzeczy, no, odpłatne różne. Poczekajcie, bo teraz tutaj nie wiem, czy słyszałeś ten szmer szacunku, który do ciebie popłynął teraz. Uczyłeś Kaśkę Suchacką. A mało tego, na tym koncercie był Jacek Kawalec, który prowadził... który... To jest... To... Nie. Słuchajcie. Tak. Właśnie się wyjebać na rozbiegu. Słuchajcie. To jest... Miałeś punkt K, Kasię Suchacką. Jak ci gówniarze przychodzą, nie znają dokonań pana Jacka, to... Lepiej było, jak się nie odzywałeś. O, dobra. Był pan Jacek Kawalec, który miał koszulkę Boba Marleya i Ramoneskę, bo to była jakby jego fusion gust miał bardzo, nie? Od metalu po reggae. I... Dar mordę spod sceny, która była takim kwadracikiem, wiesz, no z Europalety pewnie zbitym, że dzisiaj nie ma prawdziwego rocka, dawajcie, ja z wami zaśpiewam. I śpiewał z nami Guns N' Roses, ja, Kasia Suchacka i Jacek Kawalec. Tak, mam zdjęcie zresztą. I wtedy siedział typ z budki suflera i miał tak, on kurwa zastąpi. Ciekawy jest kontekst po tym, że to zrobił faktycznie, ale co charakterystycznego w tym kasynie, całe było obsadzone Azjatami jarającymi szlugi. Całe kasyno. Okay. Siedzieli Chińczycy. I to w Bielsku Białej. W hotelu Prezydent. Kłótnie w parach. Jest to bardzo ciężkie, bo tak, się wchodzi w słowo. Zawsze lubię mieć... Rozumiesz, że jak się kłóci w parach, że na przykład... Nasza dwójka by się spotkała z inną dwójką i... No o tym mówię, że my jako para się kłócimy z kimś. Inną parą. Tak, można odklepać, ten kurwa nie mam argumentów, jest ten i ty wchodzisz. Ale myślę, że jakby kłótnie w parach były dyscypliną sportową, to tylko kobiety. Że tutaj my byśmy mieli tak, że ni chuja, nie mamy podjazdu, więc kłótnie w parach byłyby jak skoki narciarskie dla facetów, dla kobiet. Jak mi się wydaje. No tak, tak. I w alternatywnej rzeczywistości ktoś teraz z publiczności pyta, gdzie faceci w kłótniach w parach. Dokładnie tak. No to co, potwierdzaliśmy sobie fakty. Ale mamy też ekspertkę. Jak, co? Wow. Trzymałem kciuki, żebyś dokończyła zdanie. Trzymałem. Miałem tak, Klaudyna, proszę cię. To nie jest trudne. Ty wstajesz, ona wychodzi, ona wstaje. Czy masz w domu granatnik? No i co, mam przyjajcować teraz coś? No nie mam, bo to, po prostu za niski mam stopień, żeby dostać takie coś. Nie mam, ty masz? Co? Masz? Nie. No to lecimy dalej. A chciałbyś? Czy chciałbym mieć granatnik w domu? Zależy, czym by... Powiem wam, że forma dzisiejszej publiczności jest zaskakująca. No. Nie no, wiesz, to dla mnie, to nie, żadnych emocji, zero emocji dla mnie wywołał ten news, zero, bo jakby to jest to poziom niekompetencji, do którego nas przyzwyczaili, więc już taka znieczulica trochę się zrobiła, nie? Że jest tak źle, że już chuj. Ja mam tak właśnie, że wszyscy mówią, a policja teraz ma tyle wpadek, rujnują ten wizerunek, na który pracowali przez te lata, teraz ostatnie, żeby ocieplić wizerunek i teraz rujnują. Ja mam tak, właśnie nie. Właśnie teraz mają ten wizerunek, który zawsze chcieli mieć, czyli jesteśmy pojebami, pałujemy ludzi, kurwa, strzelamy sobie granatnikami na komendzie, mamy wyjebane. Jeszcze brat tego komendanta... Tak, kryminalista, no. Kryminalista. Tak, to jest... I jego sprawa została umorzona przez prokuratora. Tak, tak, tak. Osobiście prokurator się wstawił. Z Podkarpacia? Naprawdę? Z Lublina. Pierdol. Gdzie mężczyźni w geografii? Gdzie? Dobrze. Niesamowite, że wystarczy dać wam mówić. To jest niesamowite. Tak, jest taka fajna miejscowość Bangladesz na Podkarpaciu, polecam odwiedzić. Tam PiS miał 95%. I Lwów, i Kijów. No tak. Ciężki okres ma Podkarpacie teraz. Naprawdę. Ale też trzeba docenić Polaków, że wspierają. Że kupują bilety na te występy jednak twoje, jakoś tam. Część tych pieniędzy może tam idzie na tę Podkarpacie, no bo nie do mnie przecież, więc... Tam. A jakie było pytanie w ogóle? A z tą policją. Tak, no, granatnik. Bo teraz mieli dużo wpadek, nie? Nie tylko granatnik, tam coś jeszcze było. Było tego w pizdu, ja już przestałem śledzić. Tak, no z nastolatkami się rozwalili na drzewie. O, to było fajne, no, potrafią się bawić. Poczekaj, bo ty mówiłeś, że miałeś jakąś stłuczkę. O, to jest ciekawostka. Stłuczkę miałem centralnie pod komendą policji w Kędzierzynie Koźlu. I stłuczka była spowodowana tym, że był sam lud na ulicy, ja nacisnąłem hamulec i auto nie zmieniło prędkości, nic, po prostu jechało dalej i gdyby któryś chciał, kurwa, by z okna zobaczył i zszedł do nas, nikt się nie ruszył, nie? Mają lud na te... I później w OC w deklaracji tam było pytanie, czy uważasz, że osoby trzecie miały wpływ jakiś na ten wypadek? Ja napisałem, że tak, zarządca drogi i czekam, co z tym zrobię. Zarządca drogi? Tak. Po chuj lodowisko robił na ulicy? No tak, no ale co to jest? Co to ma być? Że mi tu pada śniegiem, to się rozstawia, ponownie zamarza na asfalcie. Ale co to za prawa fizyki? Jakieś przepisy, które mówią o tym, z jaką częstotliwością się dba o drogę w zależności od tego, jakiej jest klasy. I oni ewidentnie o to nie zadbali. No kto to widział, że ja naciskam hamulec i mi auto jedzie dalej. No. Wszyscy w zimie! No ale można było temu zapobiec. I uważam, że to było w kompetencji zarządcy drogi, szczególnie, że to było koło komendy. No gdzie kurwa ma być nieodśnieżone? Koło komendy! No już wiadomo po co... Może dlatego nie odśnieżali, usłyszeli, ej, się rozjebali i jakieś nastolatki im weszły do radiowozu. Nie odśnieżajmy tutaj, wyjeżdżamy suką, dawać. Mamy tu 9 miejsc. Twój szczyt szczytów to... Chcesz pierwszy? Co? Chcesz pierwszy? Na to? Zależy no. w jakim aspekcie. Największe osiągnięcie jakieś chyba, nie? Czy coś takiego? Twój szczyt szczytów, nie może być szczyt w kurwie. W sumie wszystkie największy przypał, największy... Twój szczyt szczytów. Tak jak dla niego jest 135, to jest dla niego, że ja już tego nie pobiję. 135, to jest mój rekord życiowy, to jest mój szczyt szczytów. Dla ciebie jest mam taki szczyt szczytów. No? Przebiegłem kiedyś, nie będąc biegaczem, 11 kilometrów naraz. Poważnie, nie, poważnie. Czy po prostu pod tą komendą biegłeś, chciałeś się zatrzymać i już 11 kilometrów? Nie, już... droga hamowania tyle wniosła, tak. Nie, co się było stało? Tak. Przed kim uciekałeś? Jaka była motywacja i skąd wiesz, że 11? Motywacja była taka, żeby dostać wypłatę, bo... Okej. Bo miałem bardzo surowego pana. Nie. Nie, stary, ja pracowałem wtedy w szkole. Byłeś odwrotnością niewolnika, jak niewolnicy uciekali po prostu po... Ja goniłem pana, żeby... Tak. Wiadomo, 20 tysięcy. Ja wtedy uczyłem grać na gitarze gdzieś tam w centrum w Krakowie, mieszkałem na Ruczaju i pracę zaczynałem o godzinie 14. Stwierdziłem, przebiegnę się przed robotą, nie? I chciałem zrobić, nie wiem ile się biega, 2 kilometry, 3, kurwa, no i nie wiem ile normalny człowiek biega. Ale pierwszy raz biegałeś? Nie, już któryś raz, no. Ale wymyśliłem, że zauważyłem, że jestem w stanie przebiegnąć większy dystans, jak nie biegnę z tej samej trasy, czy jakiejś takiej monotonnej, czy bieżni, tylko robię na zasadzie biegania turystycznego, czyli biegam, patrzę, co tam ludzie mają na posesjach, tu jakiś las, tu pomnik, tu ten, nie? Nie, no bo to wiesz, nie, po pewnym czasie ci się kończą ciekawe rzeczy do zwiedzania, więc po prostu patrzysz i wyobrażasz sobie życia tych ludzi na przykład. Ale nawet nie wiesz, kiedy ci mija ten dystans, nie? Kto biegnie i sobie... Kto biegnie i... Ja. Jeszcze nie musisz kończyć pytania. Kto biegnie i nie robi nic poza tym, żeby przetrwać? Rozumiesz? Jeżeli ja biegałem kilometr, to jest max, co biegnę, no. Każdy moment mojego biegu było tak, nie umrzyj, nie umrzyj, nie umrzyj, w sensie... Oczywiście, że tak. No tak. I miałem to samo, jak biegłem na przykład trasę od, kurwa, no nie będę mówił adresów dokładnych, ale od Lipińskiego do kampusu UJ tego ruczajowego, to tam są cały czas ekrany akustyczne i nuda. I ja miałem takie, że nie jestem w stanie, kurwa, dobiegnąć nawet w jedną stronę. A jak biegałem tak, że za każdym razem widziałem coś nowego, nie wiedziałem, kiedy to mija. I teraz to się stało, zgubiłem się pewnego razu. Pobiegłem tam gdzieś tam za Borkiem Fałęckim, za parkiem Solvaja do jakiegoś lasów biegłem i wybiegłem gdzieś, gdzie nie wiedziałem, gdzie jestem. I pytam babki, przepraszam, gdzie tu jest Ruczaj? A babka z wózkiem szła, pyta mnie, co to jest Ruczaj? Ja wiedziałem, że jestem... Wiedziałem, że jestem daleko. Czy ty dobiegłeś na wschód od Tarnowa, czy ty już... Nie, na zachód, na Niemcy bardziej biegłem, na Niemcy... I ona, kakcja zawód? Co ty mnie pytał? Nie wiem, do teraz nie wiem, gdzie byłem, ale po prostu w panice, wiesz, jakbyś kurwa kota gdzieś tam prądem raził. Ja biegałem tak długo, aż zobaczyłem coś znajomego i pobiegłem na chatę. Poczekaj, z perspektywy tej kobiety. No. Idzie sobie z wózkiem, z dzieckiem, spokojny ma spacer, za lasem ma tak, nie ma tutaj pojebów, to jest bardzo bezpieczna okolica. Jest super, więc ona idzie sobie z małym dzieckiem. Jest te wszystkie uczucia matczyne, bo to jest dopiero małe dziecko. To była prawdopodobnie babcia tego dziecka. Babcia tego dziecka. Tak, bo już była starsza taka. No. Jeszcze większy poziom stresu. Babci mają jeszcze większy poziom stresu niż matki, jak są z dziećmi, bo są nie swoje, jak upadnie, to już wiesz, przejebane. Więc idzie sobie babcia z tym dzieckiem, jest super spokojnie i nagle łysy typ, jeszcze wtedy który miałem przebiegł włosy. 11 kilometrów, podbiega do niej. Gdzie tu jest Ruczaj? Stary, ja bym zapytał, co to jest Ruczaj. Rozumiesz? Po tym, jak tak to odegrałeś, to ja też bym zapytał. Chociaż byłem już osobą pytającą tej historii. 2 razy bym spytał. To jest pojebane. To nie jest najdziwniejsza część. To jest najdziwniejsza część, że podbiegłeś do babki i zapytałeś, gdzie jest Ruczaj. Nie, w którą stronę na Ruczaj, nie? A ona nie wiedziała. No i więc co zrobiłem? Na początku właśnie biegałem trochę, stwierdziłem, że kurwa gdzieś zobaczę coś, znajomy element. 10 lat już mieszkam w tym Krakowie. Ale nie, poddałem się, wróciłem drogą, którą po prostu przybiegłem i wyszło 11 kilometrów. Po prostu ze strachu przed spóźnieniem do roboty przebiegłem 11 kilometrów i to pewnie w jakimś dość krótkim czasie. To jest, wiesz, jak ci dziecko, ta matka podnosi auto, bo tam dziecko jest pod tym autem, nie? Jako niespodzianka. To pogadajmy o twojej drugiej stłuczce. Nie. Bo chyba nie. Właśnie zacząłeś moja tą długa historię. Stłuczka, to ja nic nie robiłem na parkingu, mnie babka obtukła. Więc no... Dzieckiem mnie obtukła! Galwanizowanym! Czym? Galwanizowanym. Co to jest za słowo? No tak... Ktoś wie? Nie, nie, ale czekaj. Ktoś wie? Nikt. To mogę powiedzieć. To jest proces utwardzania jakichś rzeczy. Galwanizacja? No. Metalu. Czyli wiedział. Wiedział, chciał sprawdzić, czy wiesz, czy nie pierdolne głupoty. Ty, pan ziemniak, ty kurwa... To musisz ty przeczytać, bo ja nie wiem, co tam jest napisane. Tak, paracetamol 2 razy doustnie. Ktoś receptę tu wrzucił po prostu lekarską. Nie, tam jest coś... Największe marzenie ludzi z Podkarpacia. No to ewidentnie do ciebie. Największe marzenie ludzi z Podkarpacia? Co ty się... Widzem ja jesteś? Ja nie jestem ani z Podkarpacia, ani nie mam marzeń, stary. Ty mnie wypuściłeś. No właśnie to jest ten problem. Największe marzenie to, żeby spotkać Jezusa Chrystusa w swoim sercu. Żeby się dorobić. To jest marzenie ludzi z Podkarpacia. Żeby ojciec nie pił. To jest marzenie ludzi z Podkarpacia. Żeby był obiad. Kurwa, zaraz empatycznie zacznę płakać. Telewizor, żeby można było obejrzeć tam. Żeby... Ten łańcuch był dłuższy. Żeby po piętach bił, nie po piszczelach. Wiesz, takie... Same takie pozytywne rzeczy, wiesz. Wartościowe. No dobrze, także 2 razy pytanie o ojca się jednak pojawiło, jakoś wraca do nas ta kwestia. Ale jak ładnie zagrałeś w ogóle wzruszenie. Naprawdę? Ćwiczyłeś to, czy ten? Nie, to autentyczne było. Okay. No ale aktorzy też tak muszą sobie przypomnieć o czymś przykrym, żeby zagrać to wzruszenie. Tak, no. Słuchaj, jesteś na pewno dużo lepszy niż główny bohater ślepnąc od świateł. Oglądam teraz. Rufus? Tak? On tak się nazywa? Kubuś. Jak? Kubuś. A nie Rufus? No mówią do niego Kubuś. Nie, jestem na 4. odcinku, nie psuj mi, może zacznę. Ale nie, ten raper jak się nazywa w realu. O Jezu, to jebie mnie to bardziej niż skoki narciarskie z uczestnictwem nie wiem kogo. Stary. No akurat jest świetny ten polski system edukacji. No słuchaj, z tych wszystkich słów, które nie zrozumiałem, co wypowiedziałeś, wnioskuję, dedykuję, mamy tutaj eksperta. Klaudyna, słuchaj, bo... Klaudyna nie brzmi tyle, co jakby ktoś, kto by chciał zmienić system edukacji Polski, tylko jak jego efekt. Jak tak sobie słucham, więc... Ej, to jest wasza opinia o systemie edukacji teraz. Ja na przykład miałem... Co za zaowolowany komplement z strony Klaudyny. Kurwa, że się stara, że ma tak dużą wiedzę. Ja... Ale wracając do systemu edukacji, jest jaki jest, ale nie uważasz, że i tak porównując do innych systemów edukacji, czy amerykańskiej, czy jakiejkolwiek innej. Gdzie są mężczyźni w geografii? Jakiejkolwiek innej, to nie masz tak, że i tak się wybija? Wiesz, że i tak, nie że tyle... ten materiał, który my chłoniemy i tak jest ogromny. Tak, ale to wiesz, na tle amerykańskiej Ameryka jest bardziej na jakiś taki utylitaryzm nastawiona, że to ma być chyba kurwa, Damian, przestań. Kurwa. Przestań się pałować. Dobra. Tym, że... W Stanach tak, coś się nauczyć i od razu móc to robić. W Polsce móc pierdolić długo o tym i zrobić profesurę i umrzeć. Taka jest różnica. Bo ja nic nie wiem. Wylosuj mi taką, żebym wiedział coś. Totalnie. W ogóle to nie jest wybierane. Nie będę wiedział. Ja jestem ciekaw, mogę zobaczyć? Jestem ciekaw, co tam... Klaudyna. A ty wiesz, co było napisane na tej karteczce? A chcesz coś wylosować? Konkretnie? Ja... Poczekaj, bo... Czy jeżeli wylosujesz, to wiesz, że to będzie ta karteczka? Ty chcesz... W sensie, ty chcesz właściwą karteczkę wylosować? O co tu chodzi? Nie. Spokojnie. Klaudyna, bo robi... Słuchaj. Możesz usiąść, tak? Nie, możesz usiąść. No, możesz usiąść, tak. Mogłaś stać, no kurwa, Klaudyna, to jest przez ciebie wszystko. Tobie coś mówić, mówię stój, to ta schodzi, kurde. A możemy zrobić tak, że my wylosujemy Klaudynie karteczkę, niech ona odpowie na ostatnie pytanie? Żeby Klaudyna odpowiedziała? Tak. Dobra. Okej. Okay. Jeżeli Klaudyna wyraża zgodę oczywiście, tak? Czy... Ty jesteś z nami. Nie, będziesz z nami, spokojnie. Dobra. Zaopiekujemy się, nie ma problemu. Niech ona sobie czemu losuje. Aha, sama sobie. Tak. No proszę. No, spokojnie, nie zapędzaj się. Na razie chcemy po prostu... wylosuj karteczkę. To weź jedno. Wylosuj, przeczytaj i zobaczymy, co się wydarzy. No, ja powiem to na głos. Ty powiedz mi, a ja powiem na głos. No. Ja się zawstydziłem. Szczerze, jest to najdłuższa karteczka, jaka była do tej pory, więc to jest... Dobra, to możesz przeczytać. Ja ci tam podam mikrofon, a ty przeczytaj. Psychoterapia, a wiara, czy da się to połączyć? Wydaje mi się, że Klaudyna jest odpowiednią osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Tak. Damian. Nie mów teraz, że nie wierzysz w Boga. No nie mów, że nie wierzysz... No stary, to nie są przypadki. Wow. To jest na pewno moment, w którym rozważam, żeby zacząć się modlić. Klaudyna, no to słuchamy. Psychoterapia, a? A wiara. Czy da się połączyć? Psychoterapię i wiarę. Klaudyna, i zupełnie teraz bez beki. Jestem bardzo ciekawy twojego zdania. Nie wiem, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie. Czy jesteś tak bardzo wierząca, jak najebana? Nie wiem. Zobaczymy. Jeżeli tak, to idziesz do nieba. Jeżeli jesteś tak wierząca. Pytanie teraz, czy da się to połączyć? Czy da się psychoterapię połączyć? Nie, spokojnie. Nie, zupełnie bez beki. Jestem tylko... Odbijemy się po prostu od twojego, twojej opinii. Nie liczę tutaj, że powiesz coś śmiesznego, ani nic. Po prostu jaka jest twoja opinia? Czy to się wyklucza, czy jednak da się połączyć? Zależy, jaką wiarą jakby mierzę, tak? Mhm. Spokojnie. Czekaj. Nie. Bo nie chcę cię wpływać. Wiem, że to jest... Wiem. To jest teraz mega niekomfortowe, bo teraz ty powiesz i ludzie... Masz wyjebane, masz ludzik z tym. Dobra, super. Czyli do pewnego momentu da się to połączyć, tak? Psychoterapię i wiarę. Wow. Bardzo mi się podoba, jak przekazujemy kolejnym osobom odpowiedzialność za to, co powinniśmy tu robić. Niech Klaudia odpowie, niech oni odpowiedzą. Nie, ale podoba mi się przywódca takie... Bardzo mi się podoba ta ankieta. Ja bym chodził na twoje zajęcia. Jeżeli zaczniesz wykładać na AWF-ie dylematy społeczno-moralne, psychoterapia, a wiara, czy da się połączyć, na AWF-ie. I Klaudyna przychodzi po prostu na zajęcia i słuchajcie, łapki w górę, jeżeli uważacie, że da się połączyć, i łapki nie w górę, jeżeli uważacie, że nie da się połączyć. Ty możesz... Słuchajcie, to jest mój 5. drink, ale nie szkodzi. Jest godzina 9 rano. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. I nie mów mi, że jestem najebana. Nie mów mi! Łapki w górę. Kto to posprząta? Łapki w górę, kto to posprząta? Łapki w górę.